Chciałbym, żebyście zatrzymali ten film i pomyśleli, ile to jest 27 odjąć 1, a potem zastanowili się jeszcze, ile to jest 27 odjąć 10. No dobra, tutaj pewnie uważacie, że to proste, ale chciałbym, żebyście zastanowili się nad tym w kategoriach wartości na poszczególnych pozycjach. Zastanówmy się najpierw nad liczbą 27. W liczbie 27 mamy dwójkę na pozycji dziesiątek. Czyli to 2 oznacza dwie dziesiątki, widzimy je tutaj, dwie grupy kwadratów po 10 w każdej, i mamy siódemkę na pozycji jedności, i tutaj mamy te 7 pojedynczych kwadratów. I od tego odejmujemy 1. Jedną jedność, ta jedynka stoi na pozycji jedności. No to zabiorę stąd 1, wykreślamy 1, i ile zostaje? Ciągle mamy te same dwie dziesiątki, możemy na pozycji dziesiątek zapisać 2, to są dziesiątki, ile mamy jedności? Mieliśmy 7, zabraliśmy jedną, teraz mamy sześć. Sześć jedności, dwie dziesiątki i 6 jedności. W wyniku otrzymaliśmy liczbę 26. Pomyślmy teraz o odejmowaniu 27 odjąć 10. Tak jak poprzednio, tutaj mamy 27, dwie dziesiątki i 7 jedności, ale teraz nie odejmujemy żadnych jedności, odejmujemy natomiast jedną dziesiątkę. Zapiszmy to sobie jeszcze raz. 10 to dosłownie jedna dziesiątka. Jedynka na pozycji dziesiątek. Wiem, że to brzmi śmiesznie, trochę jak powtarzanie w kółko jednego słowa, ale chciałbym, żebyście docenili znaczenie wartości poszczególnych pozycji. To jest pozycja dziesiątek i mamy na tej pozycji jedynkę. Czyli odejmiemy jedną dziesiątkę i zero jedności. No to odejmujemy. Tę dziesiątkę możemy wyrzucić, wykreślamy ją i ile zostaje? Ile zostaje dziesiątek? Mamy tylko jedną grupę 10 kwadratów, czyli jedynka na pozycji dziesiątek ile mamy jedności? Mamy ciągle 7 jedności, czyli siódemka na pozycji jedności, czyli 27 odjąć 10 równa się 1 dziesiątka i 7 jedności, czyli 17. Inny sposób może być taki i możliwe, że tak właśnie wolicie to obliczać, że jeżeli odejmuję 1 to zmniejszam o 1 wartość na pozycji jedności. I przechodzę z 27 do 26, a jeżeli odejmuję 10, to zmniejszam o 1 wartość na pozycji dziesiątek, czyli przechodzę z dwójki na pozycji dziesiątek do jedynki, czyli z 27 do 17. Pozycja jedności się tutaj nie zmienia.